Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister, mam zaszczyt w imieniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawić sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski jest 125-tysięcznym miastem o 758-letniej historii. Jest jedyną stolicą województwa, w której nie funkcjonuje dotąd samodzielna publiczna uczelnia akademicka. Najbliższe duże ośrodki akademickie zlokalizowane są w odległości od 100 do 250 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Aby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim mogła nadal dynamicznie się rozwijać, potrzebne jest przede wszystkim wzmocnienie, rozszerzenie rozwoju kształcenia i prowadzenia badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej. Stąd istnieje, jak twierdzili wnioskodawcy, pilna potrzeba utworzenia publicznej uczelni akademickiej w strukturze. Wnioskodawcy też podkreślali, że inicjatywa utworzenia Akademii jest wyrazem dążeń całego środowiska do rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie lubuskim. Tworzona Akademia będzie służyła rozwojowi gospodarki, nauki, kultury, ale przede wszystkim umożliwi edukację młodzieży w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i technicznych, o których mowa w przedłożonym uzasadnieniu do projektu. Marszałek zgodnie ze swoimi prerogatywami z artykułem 37 ustępem 1 i artykułem 40 ustępem 1 regulaminu Sejmu skierował 2 lutego 2016 roku powyższy projekt do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do pierwszego czytania. Pierwsze czytanie odbyło się 31 marca 2016 roku. Wniesiono 4 poprawki, w tym 2 poprawki redakcyjne. Komisja wnosi, aby załączony projekt ustawy uchwalić. Dziękuję bardzo.